Czy można pogodzić się z wyrokiem skazanego na śmierć ojca? Jak nie płakać? Co zrobić? Jak pomóc? W Archiwum Akt Nowych w Warszawie można znaleźć przejmujące listy dzieci i rodziców, żołnierzy wyklętych, pisane do Bolesława Bieruta, błagające o łaskę ocalenia życia ojców, synów najbliższych. Jednak ówczesna władza nie miała litości. Panie prezydencie, zwracam się do pana z matczyną prośbą o ułaskawienie syna mego Władysława Koby, skazanego wyrokiem Sądu Wojskowego w Rzeszowie w dniu 21 października bieżącego roku na śmierć za przestępstwo polityczne. Stan winy mego syna zawarty będzie w aktach sprawy, które przedłożą panu, panie prezydencie, w trybie postępowania urzędowego. Proszę pana całym sercem o to, by okazał pan łaskę jako matce. Mam lat 74 i stoję u schyłku mego życia. Jestem z pochodzenia Czeszką, przybyłam do Polski w roku 1901. Tutaj wyszłam za mąż, za Polaka, z zawodu szewca. W ciężkiej pracy wychowaliśmy 9 dzieci na pożytecznych ludzi i Polaków. Przyszła wojna, która zabrała życie mego męża i zięcia, a 2 synów wywlokła do niemieckiego obozu koncentracyjnego. Panie prezydencie, błagam pana o łaskę dla mego syna Władysława. Jeżeli zbłądził, odcierpi swoją winę w więzieniu, a potem może być jeszcze pożytecznym obywatelem swego kraju. Łaską swą uratuje go pan mnie, starej matce, żonie i 2 nieletnim dzieciom. W starości swej błogosławię pana, Rozyna Koba. Drogi panie prezydencie, nazywam się Martusia Koba. Pani w szkole mówiła, że pan prezydent jest ojcem wszystkich polskich dzieci i jest bardzo czuły na ich ból i smutek. A mnie jest bardzo smutno. Już przeszło rok, jak aresztowano mojego tatusia. Wczoraj na rozprawie pan sędzia powiedział, że tatuś mój jest skazany na śmierć. Panie prezydencie, ratuj mego tatusia. Bardzo gorąco cię prosimy, razem z moim maleńkim braciszkiem Wojtusiem. Ocal naszego tatusia, a jak możesz, to wróć go nam do domu. Mamusia musi pracować, a my tak opuszczeni często płaczemy, a ja mam dopiero 7 lat, a Wojtuś jeszcze mówić nie umie. Mój tatuś nazywa się Władysław Koba i jest w Rzeszowie w więzieniu, co się nazywa zamek. Mamusia mówi, że pan prezydent to jest najwyższą władzą w Polsce. Dlatego błagam cię, panie prezydencie, nie pozwól naszego tatusia zabijać. Ja z Wojtusiem będziemy ci wdzięczni zawsze. A Wojtuś trochę podrośnie i powiem mu, kto ocalił życie jego tatusia. Panie prezydencie, błagam, nie odmów prośbie dziecka polskiego. Marta Koba. Władysław Koba wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Rzeszowie 21 października 1948 został skazany na karę śmierci, utratę praw publicznych, obywatelskich i honorowych. 5 stycznia 1949 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok śmierci. Bolesław Bierut decyzją z 23 stycznia 1949
nie skorzystał z prawa łaski. W dniu 3 maja 2008 prezydent Lech Kaczyński odznaczył Władysława Kobę pośmiertnie Krzyżem Komandorskim z gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Szczątki Władysława Koby odnalezione zostały przez zespół IPN profesora Krzysztofa Szwagrzyka. Spoczęły 17 września 2016 w rodzinnym grobie na cmentarzu w Przemyślu.